Siema, siema. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem na temat przeszczepiania włosów, przeszczepu włosów, bla, bla, bla. I słuchajcie, dzisiaj powiem Wam o tych etapach przeszczepu włosów. Od A do Z. Jak to wszystko wygląda. Także zapraszam, jeśli Was interesuje taki temat i jeśli zastanawiacie się nad przeszczepem włosów. Bo ja uważam, że warto. Mimo, że jeszcze nie mam efektów jakby z takich 100%, ale już jest super, więc... No, dobra. Zapraszam. Żeby Was nie zanudzać i nie przedłużać, od razu lecimy z konkretami. Więc na początek trzeba znaleźć odpowiednią klinikę, która zrobi nam dany zabieg, a mianowicie przeszczep włosów. Polecam naprawdę klinika na Hair Transplant i Meditravel, za którego pośrednictwem zrobiłem ten cały w ogóle zabieg, operację, wszystko, jestem mega zadowolony, więc dobrze mieć takiego, powiedzmy, opiekuna w postaci firmy, która Wam wszystko ogarnia, ale o tym mówiłem w poprzednim filmie, w zasadzie pierwszym filmie o przeszczepie włosów, do którego odsyłam Was tutaj u góry, macie link, albo w opisie filmu, tam jest film, link do pierwszego filmu o przeszczepie włosów z Turcji, jak zwiedzam, jak mam zabieg, bla, bla, bla. No to jest taki pierwszy krok, znalezienie właśnie kliniki, polecam naprawdę klinika na Hair Transplant i Meditravel. Drugim krokiem jest oczywiście, jak już jesteście tam na miejscu, czyli trochę się przenosimy w czasie, badania krwi, bo musicie mieć badania krwi wszystkiego waszego organizmu. Kolejnym krokiem po tych wszystkich badaniach jest ustalenie linii włosów i o linii włosów mówiłem Wam też w poprzednim filmie. Jeśli wejdziecie w zakładkę, w playlistę przeszczep włosów, tam są wszystkie moje filmy na temat przeszczepu włosów i cały czas będzie ich więcej, bo co 3 miesiące będę robić update o tym, jak rosną moje włosy, jak się zachowują moje włosy i filmów o przeszczepie i dla kobiet, i dla mężczyzn, i o brodzie, o wszystkim będzie naprawdę dużo więcej, także zapraszam. Więc kolejnym krokiem jest właśnie linia włosów. Następnym krokiem już podczas zabiegu tym razem jest podawanie znieczulenia. Na początek tutaj w tej przedniej warstwie głowy. Z przodu głowy, czyli tam, gdzie będą właśnie robione kanaliki i to jest już kolejny krok, czyli robienie tych kanalików, czyli znieczulenie, potem robienie kanalików, w które wkładane, wszczepiane będą grafty. Kiedy mam już podane znieczulenie z tyłu głowy, pobierane są grafty. Specjalną maszynką, która przypomina troszkę wiertarkę, bo to jest coś takiego, że ona się wkręca w skórę i wyciąga ten cały graft. Czyli całą cebulkę z tą macierzą, z tym gruczołem, to wszystko tam, gdzie osadzony jest nasz włos. Z włos. Żeby potem wszczepić go właśnie do tych kanalików, które mam z przodu głowy. Ilość graftów zależy od potrzeby tak naprawdę, bo można pobrać 2000 graftów, 3000, 4000, 5000, a w niektórych przypadkach, jeśli ktoś jest łysy na całym czubku głowy, to i 6000 graftów. Chociaż tak jak mówiłem w pierwszym filmie, nie każdy może mieć pobieraną tak dużą ilość graftów. To wszystko jest indywidualne podejście do pacjenta. Skłamać, ale też w pewnym etapie zabiegu macie podawane osocze wstrzykiwane tutaj właśnie w to miejsce, gdzie będą wszczepiane grafty. Tylko nie pamiętam, czy to było właśnie przed, po, ale wiem, że w trakcie zabiegu. I to jest osocze, które zostało uzyskane z waszej krwi, która była pobierana na początku tej drogi, czyli przy badaniach waszej krwi. Te wszystkie pobrane grafty są odkładane na takie specjalne waciki nasączone specjalnym płynem, żeby one cały czas były takie, powiedzmy, ja to nazywam świeże. No i kiedy już są wszystkie pobrane, albo w trakcie już, nie, to też bez sensu. No i kiedy już pobierane są, i kiedy już pobrane są te wszystkie grafty, następnie odwracamy się znowu na plecy i jeden za jednym graftem, czyli wyobraźcie sobie, 3500 u mnie akurat, w moim przypadku, było wkładane te grafty w te wszystkie kanaliki. Jeden po drugim. Jeden po drugim. Ale no nic nie boli. Naprawdę ja nic nie czułem. Po zakończeniu całego zabiegu, kiedy już mamy wszystkie grafty wszczepione do naszej tutaj biorczej strefy, następuje nakładanie opatrunku. No i z tym opatrunkiem udajemy się do hotelu, czy tam gdzieś śpimy na przykład. No i tak sobie w tym opatrunku śpimy, nie możemy go ściągać, dotykać, nic najlepiej nie robić. Mamy też oczywiście tapsy jakieś przeciwbólowe i różne inne takie. No i na drugi dzień udajemy się z powrotem do kliniki i tam nam ten opatrunek ściągają. I potem dostajemy taką właśnie opaskę uciskową, którą możecie zobaczyć właśnie w moim pierwszym filmie dotyczącym przeszczepu. Opaska jest po to, żeby to całe znieczulenie i to wszystko nie schodziło nam na twarz, bo inaczej ta głowa po prostu była taka. Dlatego przez pierwsze, chyba nie pamiętam dokładnie, 3 dni, 4 dni trzeba nosić tą opaskę uciskową, albo tydzień nawet, mniej więcej parę dni na pewno, żeby właśnie to wszystko nam nie zeszło na twarz. No i tak to wygląda. Kolejnym krokiem już w domu jest to, że trzeba o tą głowę odpowiednio dbać. To nie jest takie zwykłe mycie włosów, tylko powiedzmy niezwykłe. I o tym też zrobiłem film, który wyświetli Wam się tutaj u góry albo w opisie filmu, macie link do tego filmu, jak myć głowę po przeszczepie. I tam ja wszystko Wam dokładnie mówię i pokazuję, co trzeba robić. Także zapraszam.
Nie zapomnijcie wbijać na moje social media, TikToki CiaroUsagoCiaroHair i Instagramy CiaroUsagoCiaroHair. I jeśli film Wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę i dajcie znać w komentarzach, czy Wy zastanawiacie się nad przeszczepem, albo czy ktoś z Was miał przeszczep i jest zadowolony, czy nie, w jakiej klinice, gdzie. Piszcie koniecznie. Także trzymajcie się i do następnego filmu.